Czy wiedzieliście, że na Dolnym Śląsku mamy najdłużej trwający w Europie festiwal ceramiczno-rzeźbiarski? Mamy pustynię w centrum lasu i najdłuższy w Polsce i drugi najdłuższy w Europie wiadukt kolejowy. Witamy w Borach Dolnośląskich. Jeżeli marzy wam się wyjazd nad morze tylko ze względu na piaszczyste plaże, to odradzam, jest tam tłoczno. Polecam natomiast Bory Dolnośląskie, bo ich w centrum mamy prawdziwą pustynię, czyli technicznie gigantyczną plażę. Powstała ona za czasów topnienia lodowca, czyli tysiące lat temu, kiedy spod wielkiej bryły lodu wypływały potoki, pozostawiając całą masę piasku. Bez ingerencji człowieka miejsce to zarosło i Bory Dolnośląskie pochłonęły ten teren. Więc środek potężnego lasu, aż w końcu przybyli chirurdzy z okolicznej jednostki. Bo gdzie w sumie stoimy? Na potężnej tarczy. Władowali w to miejsce kilka tysięcy ton pocisków, rakiet, trenując swoją celność. Pozostawili nam w spadku potężną pustynię. Na szczęście kilka dekad temu wszystko zostało rozminowane, więc teren mamy rekreacyjny. Opalanie, anioły w piasku, zabawy i cisza i spokój. Czego więcej potrzeba? Wystarczy dojechać rowerkiem albo dojść piechotką. W końcu mamy pustynię na Dolnym Śląsku. Z terenów pustynnych przenosimy się na podmokłe kilkadziesiąt kilometrów dalej, ciągle na terenie Borów Dolnośląskich. Święte Jeziorko, miejsce kultu ludów pogańskich, dzisiaj ani nie święte, ani nie jeziorko, bo osuszone w XVIII wieku. Dzisiaj jest to bardziej sanktuarium przyrody. Możemy tutaj dotrzeć zarówno piechotą, jak i rowerem. Szlaki są znakomicie oznaczone. A jak będziemy bardzo, bardzo cichutko i będziemy cierpliwi, możemy dostrzec zarówno bociana czarnego, jak i orła bielika. A jeżeli będziemy mieli szczęście, to zobaczymy również bobry, które jak już wyjdą ze swoich nor, to się ludźmi za bardzo nie przejmują. Z Mokradeł przenosimy się do stolicy Borów Dolnośląskich, do Bolesławca. Miasto niegdyś leżało nad jednym z głównych traktów handlowych Europy, Via Regia. Biegł on przez ten rynek i tutaj ciekawostka. Ponieważ w odróżnieniu od większości miast Polski, ratusz nie stoi prostopadle do pierzei kamienic, tylko delikatnie pod kątem. Dzięki czemu mógł się dopasować do ścieżki handlowej. A o majętności mieszkańców żyjących tutaj z handlu świadczą bogato zdobione kamienice w pierzejach rynkowych. Ale mniej więcej od XVI wieku Bolesławiec stoi ceramiką. Mamy tu ponad 21 producentów, którzy tworzą bractwo ceramiczne. I w tym mieście odbywa się najdłużej trwający w Europie bez przerwy festiwal ceramiczno-rzeźbiarski, na który niełatwo się dostać, a zjeżdżają ludzie z całego świata, ze wszystkich kontynentów, no może za wyjątkiem Grenlandii. Dzieła twórców można zobaczyć w Bolesławcu w mieście, bo stoją w różnych zakamarkach. Co jest też ciekawe, można tutaj wejść do prawdziwej fabryki ceramiki i zobaczyć, jak trudno jest zrobić takie dzieło sztuki. Wydaje się proste, stoi wszędzie, ale żeby to zrobić, kupa pracy. Zapraszam teraz, wejdźmy do jednej z nich i podziwiajmy tych pracowników.
Najwspanialsze chyba jest to, że do niektórych fabryk w Bolesławcu można wejść i będąc oprowadzonym przez przewodnika samodzielnie zobaczyć, jak trudny jest taki proces. Od momentu ukształtowania, przez wszelkie kontrole, później ręczne malowanie, stempelkami, szkliwienie, wypalanie, znowu kontrolowanie i cały proces trwa kilka dni, a wyroby przechodzą przez dziesiątki rąk. Patrząc na wyroby, możemy zobaczyć jeden, drugi, trzeci, wszystkie identyczne. Każdy powie, no automat, XXI wiek, jak ręcznie. A to jest właśnie ta magia, że wszystko jest rękami ludzkimi wykonywane. I prawdziwe mistrzostwo jest wtedy, kiedy uzyskamy powtarzalność, gdzie wszystkie wyroby są pozornie identyczne. Dopiero jak się przyjrzymy, zobaczymy delikatne różnice. I chyba to jest w tym najcenniejsze, że w XXI wieku mamy ręczną robotę. Wychodząc z fabryki, wydaje nam się, że to jest takie bardzo proste. No bo widzieliśmy, jak panie czy panowie wykonują serię wyrobów bez większego trudu. Ale wiele zakładów oferuje później możliwość sprawdzenia się, czy nam tak samo wyjdzie. I wtedy okazuje się, że oni mają 30 lat stażu i są mistrzami. A nam pozostaje wiele nauki, żeby z czegoś takiego dojść do czegoś takiego. Trzeba przyznać, że manufaktura to jest prawdziwa petarda, ale my powolutku będziemy już opuszczać Bolesławiec i Bory Dolnośląskie. Ale zanim to zrobimy, ten wspaniały rzymski akwedukt, bo to jest pierwsze skojarzenie, jakie mamy z tym najdłuższym w Polsce i drugim najdłuższym wiaduktem kolejowym w Europie. 490 metrów długości, ponad 20 metrów wysokości, ponad 30 przęseł. Zbudowany w latach 40. XIX wieku, czyli w czasie, kiedy cała linia kolejowa dopiero powstawała, więc mamy naprawdę monumentalne dzieło sztuki. A najlepsze jest to, że bez większych poprawek stoi do dnia dzisiejszego i jest jednym z kilku podstawowych symboli Bolesławca i do dnia dzisiejszego możecie nim przejechać, jadąc koleją. To tyle, jeżeli chodzi o Bory Dolnośląskie. Widzieliśmy pustynię w centrum lasu, Święte Jeziorko, a nawet byliśmy świadkami, jak jest zrobiona ta sławna bolesławiecka ceramika. W kolejnym odcinku zabierzemy Was do zagłębia miedziowego, które dla Was delikatnie odczarujemy i udowodnimy, że najbardziej zindustrializowany region Dolnego Śląska jest naprawdę atrakcyjny turystycznie.